Witam wszystkich. Jestem w północnej elipsie spadku meteorytu Pułtuskiego. Dzisiaj przyjechałem z przyjaciółmi oraz dziećmi na 2 dni. Będziemy szukać meteorytów pułtuskich. Mam go tutaj w tym woreczku. Nie powinno się go brać w ręce, ponieważ mamy w rękach pot, tłuszcz. Takie meteoryty potem to wchłaniają, błyszczą się, a takie instytucje jak muzea, powiedzmy, czy kupcy nie są zadowoleni z tego tytułu. Dlatego warto jest używać rękawiczek do tego, aby brać tego typu obiekty do rąk. Ja, kiedy robię pokaz dla dzieci lub dla dorosłych, właśnie mam takie rękawiczki i osoby, które chcą wziąć do ręki, obejrzeć go z bliska, zakładają takie rękawiczki i nie ma problemu z tym, żeby taki obiekt wziąć do ręki. Potem wam pokażę, jak on wygląda. To jest meteoryt pułtuski, waga 180 gram. Bardzo ładny meteoryt, znaleziony właśnie w tym terenie. Zapraszam do oglądania filmu. No, nakładaj słuchawki. Ty będziesz tym talerzem suwał nad ziemią. O, tak. Widzisz? Jak posłyszysz w słuchawkach taki sygnał. Słyszysz? No nic nie słychać! Bo tu jeszcze nic nie ma. Nie słyszę, co wujaszek do mnie mówi. Strasznie w tym niewygodniej. Mówiłem, że jak posłyszysz w słuchawkach taki sygnał, to znaczy, że tego tu w ziemi jest jakiś ten, no, żelazo. Metal. Rozumiesz? Tam będziemy kopać. Jaszku, tu nie ma żadnych skarbów. Jedźmy do Francji, czy Danii, czy... Diabli wiedzą gdzie. Zrobimy lepszy interes niż na tym idiotycznym szukaniu skarbów. Idiotyczne szukanie skarbów. Cały mój majątek mam od tego idiotycznego szukania skarbów. No, robić. Robić. Aha. Jest! Wuju! Coś tutaj jest! Zaczęło się. Co słyszałeś? Taki wysoki sygnał. Cisza, kompletna cisza. W głowie ci było ci. Ale było. No, słowo daję, że było. No więc to ma być ci. No przecież takie było. Ci. Oj, nie ci, tylko ci. No przecież mówię. Ci. No ruszaj. Jest, wujaszku. Stój na miejscu. No niech wujek posłucha. Nie, nic nie ma. Jesteś kompletny kotlet. Klops. Kompletny kotlet. O, łajdoki! Smarkacze! 5 do 3! Ja się z wami policzę! Ratunku! Wujku! Przede mną zestaw kuchenny, będziemy sobie sami gotować. Będzie ognisko, będzie grill, będzie karkówka, będą fajne rzeczy. Mamy sporo sprzętu, jest Rutus, Atrex, Defix, jest Minelab, jest Alter. Będziemy mieli czym szukać. Zakopiemy zarówno meteoryty kamienne, jak i żelazne na sporych głębokościach i będziemy sprawdzali, czy pomimo dyskryminacji wykrywaczy będą sięgały na taką samą głębokość jak bez dyskryminacji. Także zapraszam do odcinka, będą fajne testy. Czy uda nam się coś znaleźć, zobaczymy. Thank you.
na tym to właśnie polega. Jeżeli będziemy machali zbyt nisko, uderzając w trawę, będziemy otrzymywali sygnały zarówno od traw, jak i od gruntu. Na nieco wyższej wysokości, około 5 cm, jest już lepiej, ale również możemy jeszcze mieć dużo sygnałów. Dlatego polecam przy trudnym, zaśmieconym gruncie, tak jak tutaj, odłamki z wojny, pierwsza wojna, druga, Napoleon, odpady z maszyn rolniczych, nieco wyżej machać sondą. Ona jest tak głęboka, że meteoryt, który są tu płytko, będzie jej widział, natomiast nie będzie widział tych śmieci. O to właśnie chodzi. Macham nieco wyżej i robi się cisza. Pełnią sukcesu jest dopiero to, kiedy machamy na pewnej wysokości sondą, ale również musimy pamiętać o tym, żeby machać w ten sposób sondą, aby sonda zazębiała kolejne machnięcie. W ten sposób nie ominiemy przedmiotu. Chodzimy powoli, dokładnie, ale nie omijamy przedmiotów. A jeżeli chodzimy jeszcze pod sznurki, naprawdę niewiele obiektów jest nam w stanie umknąć. Jeżeli mamy takie miejsce jak tutaj, mamy mocny sygnał, jak sprawdzić, czy jest to obiekt warty kopania, czy nie. Przede wszystkim sprawdzamy numerację. 79 mówi nam o tym, że jest to mocno zmielezona ziemia. Obiekty bliskie rudom darniowym. Natomiast możemy oczywiście sprawdzić to szpikulcem, ale to jest duży, ponieważ ten plac jest duży, który daje mocny sygnał. Zajęłoby nam to dużo pracy, ewentualnie kopania. Jest prostsza metoda, jeżeli włączymy pinpointer. Pinpoint daje nam sygnał na dużej przestrzeni, ale już w innych miejscach nie daje. Jest to po prostu zmineralizowana ziemia. W ten sposób możemy rozeznać, że ten sygnał jest tylko od wysoko zmineralizowanej ziemi, która robi różnicę ta część ziemi z tą częścią, dlatego wykrywacz niedostrojony do gruntu pokazuje nam te anomalie. Podobnie może się zachować na kretowisku. Ale oczywiście w każdym kretowisku nie ma meteorytu, dlatego po prostu nie sprawdza się takich kretowisk. Ok, idę szukać dalej. Na 12 stóp, potem z tamtej strony mam znowu ścieżkę ustawioną. Dzisiaj będę powoli kończył, nie udało mi się nic znaleźć, ale cieszę się, że mogłem być. Było gorące, tak jestem zmęczony. Natomiast idzie deszcz, będę musiał się powoli zwinąć i wjechać z łąki, póki jeszcze jestem suchy i póki są dobre warunki, bo te drogi, którymi tutaj się przemieszczam, jeżeli spadnie deszcz, robią się śliskie, niebezpieczne, a są niektóre bardzo wąskie, że można się sunąć do wody, do Starorzecza, więc trzeba po prostu zachować ostrożność i umiar. Ale kumachaj. To właśnie polega. Chodzi się cały dzień, macha się dokładnie, szuka. No, efektów może nie być przez jeden dzień, miesiąc. Ja swój pierwszy meteoryt znalazłem dopiero po 3,5 roku poszukiwań. Także to jest wyzwanie dla naprawdę tych, którzy chcą się tym zająć. Nie jest to proste.
ale ja zaczynałem od laika. Szukałem wykrywaczy, który nie widział meteorytów i powolutku, dzięki pomocy kolegom wzrastałem tej wiedzy, a teraz staram się tą wiedzą z Wami podzielić, aby Wam było łatwiej kupić sprzęt, ustawić go i szukać w odpowiednim miejscu odpowiednim sprzętem. Od dzisiaj piję nową herbatę. Dzięki za pomoc Januszowi. Januszu, dziękuję Ci. Od dzisiaj będę pił herbatę, którą wziąłem ze sobą. Tutaj mam niewielką ilość. Mam nadzieję, że na dzisiejszy wyjazd mi wystarczy. Parę słomek gotujemy, pijemy. Bardzo pomaga w kamicy nerkowej. Polecam. Bardzo fajny smak. Delikatny. Troszeczkę podobny do herbaty rumiankowej. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Wkrótce będę wracał do testów kolejnych wykrywaczy. Udało mi się nawiązać współpracę z różnymi osobami. Także będzie Garrett, będzie wiele innych wykrywaczy, o które osoby mnie pytają. No, dopóki go nie wezmę do swoich rąk, nie ustawię, nie mogę się wyrazić. Ale bardzo chętnie, jeżeli ktoś z Was chciałby sprawdzić, czy Wasz wykrywacz działa, podajcie mi markę, będę się starał zdobyć taki wykrywacz i sprawdzić go, w jaki sposób go ustawić oraz jak reaguje na meteoryt kamienne oraz żelazne.